Infiniti prezentuje na targach w Poznaniu dwa modele, Q70 i Q50. O Q50 przedstawiciele marki mówią, że ten samochód łamie reguły. Na szczęście nie na drodze, ale w motoryzacji. Czym ten model ma zrewolucjonizować motoryzację? Potwierdzam w 100%, model Q50 to jest prawdziwa rewolucja i w marce Infiniti, jak również wydaje mi się na rynku premium. Marka Infiniti do tej pory kojarzona była z silnikami o wysokich pojemnościach, dużych mocach, osiągach. Model Q50 również te wszystkie cechy ma, natomiast realizuje je pierwszy raz poprzez małego diesla, który pierwszy raz w historii pojawia się w marce Infiniti. To jest diesel 2.2 pojemności, 170 koni. No i to, co jest najmocniejszą cechą tego silnika, to jest bardzo umiarkowany apetyt na paliwo. No, my tutaj, testując ten samochód, bez problemu osiągamy poziom spalania 5-6 litrów na 100 km. I to nie mówię tutaj o danych katalogowych, tylko faktycznych. Z drugiej strony gamy modelowej, w modelu Q50 mamy niesamowity silnik hybrydowy. To jest silnik, który budzi olbrzymie emocje wśród wszystkich naszych klientów. Jest to połączenie silnika V6, 3,5 litra, z silnikiem elektrycznym, który generuje moc 368 koni, dając przyspieszenie 5,1 do setki. No i to wszystko jest przenoszone na drogę poprzez napęd na 4 koła. No te fenomenalne osiągi techniczne no budzą zachwyt naszych klientów i ten model cieszy się olbrzymim zainteresowaniem w tej chwili. Infiniti to po pierwsze design i osiągi, to jest oczywiste, jak myślimy o Infiniti. Natomiast to, czym Infiniti zaskakuje rynek w tej chwili, to jest niesamowita technologia, która wyprzedza rozwiązania konkurencji. Takim najdobitniejszym przykładem takich rozwiązań wprowadzanych w tym roku z modelem Q50, no to jest bezpośredni układ kierowniczy. Jest to pierwszy raz w motoryzacji zaprezentowany układ kierowniczy, który nie ma bezpośredniego połączenia mechanicznego między kierownicą a kołami. Jest to realizowane skręt kół, jest realizowany poprzez silniki elektryczne. Po co to zostało wprowadzone? Pewnie wszyscy sobie zadają to pytanie. No a to po to, że niesamowicie się to przekłada na komfort jazdy i bezpieczeństwo. Samochód sam wybiera najlepszy tor jazdy, samochód sam nie przenosi żadnych drgań na kierownicę. Mamy niesamowitą możliwość adaptacji układu kierowniczego do upodobań klienta, jak również innych użytkowników. No, łatwo sobie wyobrazić sytuację, gdzie jest mąż, żona. Mąż lubi samochody sportowe, żona raczej jeździ w mieście i ceni komfort, no i wtedy muszą kupować dwa samochody. W przy Q50 mają jeden samochód, programują sobie swoje ustawienia, każdy do swojego kluczyka i każdy z nich podróżuje samochodem takim, jakim chce. I to są te technologie, które Infiniti wprowadza do Europy. W Q50 mamy patrzę po innych naszych modelach, wprowadzoną tarczę bezpieczeństwa. Jest to zespół wielu systemów połączonych w jeden system, który, można powiedzieć, eliminuje ryzyko powstania wypadku, czyli mamy sensory, mamy radary, mamy wiele czujników, które zapewniają bezpieczeństwo na drodze, ale wśród nich jest również jeden przełomowy system. Zwykle samochody bezpieczeństwa, które oferują konkurenci, opierają się na śledzeniu drogi, która jest przed samochodem. My również to robimy, ale nasze systemy sięgają dalej. Nie analizujemy tego, co się dzieje przed poprzedzającym samochodem, ale również zwraca uwagę system, co się dzieje przed tym samochodem, który jedzie przed nami. I to są takie proste przykłady z życia. Wjeżdżamy na przykład na wzniesienie, jedziemy za ciężarówką, a na wzniesieniu jest korek, stoją samochody. My tego nie widzimy. I w przypadku, kiedy ciężarówka zacznie gwałtownie hamować, my możemy najechać na nią, spóźniając manewr hamowania. W Infiniti Q50 to się nie zdarza, bo system radaru monitoruje to, co się dzieje przed ciężarówką i w przypadku stwierdzenia, że zbliżamy się zbyt szybko, ostrzeże nas i my będziemy mieli czas na wyhamowanie. Jadąc dzisiaj na targi, też doświadczyłem działania tego systemu. Jechałem właśnie za busem, gdzieś nagle kierowca jadący przed nim z jakichś powodów gwałtownie przyhamował.
ja nie zauważyłem żadnej reakcji kierowcy busa, który jechał przede mną, natomiast mój samochód wyraźnie mi ostrzegł: hamuj, bo coś się dzieje. No i dzięki temu uniknąłem kolizji. No to są technologie testowane pewnie w ośrodkach wojskowych i tak dalej. Nie chcę jakby w to wchodzić głębiej, natomiast jest to absolutnie przełomowa technologia, pierwszy raz pokazana w motoryzacji i myślę, że nasza konkurencja jest mocno zaskoczona tym, co zobaczyła.